Witajcie, przyjaciele. Witajcie. Słuchajcie. Jestem tutaj, bo chcę wam powiedzieć o Bogu. Wiele osób myśli, że Bóg jest gdzieś daleko. Może gdzieś w niebie. Albo może jest jakimś czymś, na co się trzeba bardzo postarać. Jest jakąś niewiadomą. Albo jest jakimś starym dziadem, który ogląda wszystko z góry, który patrzy się jak mrówki na twoje życie, czy na moje życie. Ale to jest nieprawda, przyjaciele. To jest fałszywy obraz Boga. Chcę wam powiedzieć, że osobiście poznałam żywego Boga, żywego Jezusa Chrystusa. I to, z czym się spotkałam, przerosło wszelkie moje doświadczenia, wszelkie moje wyobrażenia, wszelkie moje myśli na temat Boga. Bo to, z kim ja się spotkałam, to było najpiękniejsze doświadczenie w moim życiu. Bo spotkałam się z miłością, spotkałam się z dobrocią, spotkałam się z najgłębszym pragnieniem mojego serca, spotkałam się z kimś tak doskonałym, tak pięknym. Ale wiecie co? Tu jest taka ogólna ściema tutaj na ziemi na temat Boga, że musisz się jakoś starać, że musisz być jakoś dobry, albo że jest jakaś karma, że Bóg ci albo ktoś ci odpłaci dobrem za dobro i złem za zło, albo że będziesz musiał ponieść ciężar swoich własnych działań. Będziesz musiał ponieść ciężar wszelkich konsekwencji twoich własnych dobrych lub złych uczynków. Ale z Bogiem ta koniunktura, przyjacielu, jest całkowicie odmienna. Jest totalnie odwrotna. Totalnie odwrotna. Bóg mówi: przyjdź do mnie. Przyjdź do żywego Jezusa Chrystusa. On jest źródłem sprawiedliwości. On jest źródłem doskonałości i miłości. I co się stanie, kiedy przyjdziesz do żywego Jezusa Chrystusa? Stanie się cud. Stanie się cud, że nie będziesz więcej odpowiedzialny za ten cały syf, w którym całe życie żyłeś, za wszelkie kłamstwa, za wszelkie oszustwa, za chlanie, branie narkotyków. Nawet za to, że myślałeś mordercze myśli. Nie będziesz za to odpowiedzialny, bo Jezus powiedział, że ja biorę wszystko. Ja biorę wszystko. On wziął wszystko na krzyż. Najgorszy syf twojego życia. Najgorszy syf. On wszystko wziął na krzyż. Wszystko. Tylko teraz jest pytanie do ciebie, przyjacielu. Czy będziesz to dalej nosił na swoich plecach? Czy jesteś w stanie zapłacić za wszystko? Za wszystko, co ty zrobiłeś i za wszystko, co tobie zrobiono. Za każdą niesprawiedliwość. Czy jesteś w stanie za to zapłacić? Czy jesteś w stanie to udźwignąć? Bo jest ktoś, kto to udźwignął. To Jezus Chrystus. On wziął na swoje ciało każdy grzech. I On odpłaca tobie. Sobą. On daje ci wszelkie dobro w zamian za każde zło, które zrobiłeś. To jest kłamstwo, że trzeba być jakimś dobrym, żeby się spotkać z Bogiem. To jest kłamstwo, że musisz się postarać, żeby dotknąć nieba. To jest kłamstwo, że to zależy jakoś od ciebie. Nic z tego nie należy od ciebie. Nie jesteś w stanie wykonać tego, co wykonał Bóg. Nie jesteś w stanie wziąć tego wszystkiego, każdej swojej myśli, każdego czynu w swoim życiu. Każdy człowiek zgrzeszył i brak mu doskonałości Bożej. Brak mu tego, żeby być takim, jaki Bóg go zaplanował. Każdy człowiek rodzi się oddzielony od Boga. Każdy człowiek, ponieważ grzech oddziela człowieka od Boga.
ale Bóg załatwił problem grzechu. Bóg załatwił ten problem. Poszedł na krzyż, wziął cały ten syf, wziął wszystko na siebie i powiedział: bądź wolny, bądź wolny, bądź błogosławiony, bądź szczęśliwy. Bóg, Jezus powiedział to, ale teraz pytanie jest do ciebie, czy to przyjmujesz? Bo jeżeli ty osobiście nie sięgniesz po to, nie staniesz przed Bogiem, nie staniesz przed Jezusem Chrystusem i nie powiesz: Jezus, ja Ciebie chcę, Jezus, ja chcę tej relacji z Tobą, ja chcę być przyjacielem Boga, Jezus, pomóż mi, Jezus, uratuj mnie. Jeżeli tego nie zrobisz, to On do Ciebie nie przyjdzie. Bo Bóg dał Ci wolną wolę i Bóg postawił mnie teraz, tutaj na tym miejscu, abym Ci zaświadczyła o tym, że to jest możliwe, żeby poznać osobiście żywego Jezusa Chrystusa. Przyjaciele, te słowa to są słowa życia. Nie ma bardziej wartościowej informacji w Twoim życiu niż ta, że jest żywy Jezus. I jeżeli zwrócisz swoje serce, jeżeli otworzysz swoje serce na Jezusa Chrystusa, jeżeli powiesz: Jezus, ratuj, to On przyjdzie i będziesz zbawiony. On przyjdzie i On jest w zasięgu Twojej modlitwy. Zrób to dzisiaj, przyjacielu. Zrób to. Nie marnuj. Nie marnuj następnego dnia. Przyjacielu, bo ten dzień, ta noc się szybko skończy. Bardzo szybko. Przyjacielu, chcę Cię zachęcić. Już dziś wezwij imienia Jezus nad swoim życiem, a stanie się cud. Stanie się cud. Będziesz ocalony. Amen.